To hej, nazywam się Krzysiek, jestem z klasy politechnicznej, no ale najważniejsze jest to, że należę do KUKA Mistrzostwa Informatycznego. I został mi dany zaszczyt opowiedzenia o naszym kółku. Chyba najlepiej będzie zacząć od początku. Nasze kółko zaczęło się na początku tego roku szkolnego i to może wydawać się dosyć krótko, ale patrząc, że cała nasza szkoła zaczęła się 2 lata temu, to nie jest specjalnie młode. Zaczęło się dzięki projektowi prowadzonemu przez Centrum Mistrzostwa Informatycznego. I w ramach tego projektu szkoły dostawały granty na właśnie prowadzenie takich kółek informatycznych. I nasza szkoła złożyła wniosek i dostaliśmy taki grant. W ramach tego kółka najczęściej spotykamy się raz w tygodniu po szkole na 2 godziny. W 90% dni po prostu piszemy programy, algorytmy. Na ogół w C++ rozwiązujemy różnego poziomu zadania, uczymy się nowych funkcji, struktur dodatkowych, ponadprogramowych i wykorzystujemy je do różnych zadań w formie takiej niewielkiej odmiany od pewnego czasu. Dostępne są też dla nas mboty. To są takie niewielkie roboty, które można programować, które jeżdżą, widzą i mają jeszcze inne różne sensory. Programowanie ich jest bardzo proste i to jest taka po prostu miła odmiana od normalnego pisania programów, algorytmów. Mamy takich robotów 4. No i pomijając te normalne wydarzenia, to jeszcze od czasu do czasu mamy specjalne okazje. Chodzimy czasem na wykłady, różne warsztaty. W grudniu mieliśmy warsztaty z SQL-a. Odwiedziliśmy też firmę Future Processing w Gliwicach, żeby zobaczyć, jak wygląda nowa i dosyć duża firma programistyczna. I w momencie, kiedy nagrywam to, jesteśmy w trakcie konkursu prowadzonego przez CMI. W tym momencie jesteśmy tylko w etapie lokalnym i jeszcze trochę zajmie, zanim przejdziemy dalej i się dowiemy, czy przejdziemy dalej. Ale jesteśmy dobrej wiary, no i podejrzewam, że za rok pewnie to się znowu powtórzy. No i jak mogę podsumować nasze kółko? Jest małe, nowe i dofinansowane. I to od nas tak naprawdę zależy, co będzie się działo. Albo od nowych członków naszego kółka. Więc ja bardzo serdecznie zapraszam wszystkich chętnych, żeby nas odwiedzili. I do zobaczenia. Aha, no i jeszcze za pieniądze z granta dostaliśmy jedzenie. Może kogoś to zachęci.